Hej, cześć i czołem! W tym roku chcielibyśmy pokazać trochę nowości. I taką nowością globalnie jest przejście wielu producentów ciuchów motocyklowych w wizerunek bardziej casualowy, a tak naprawdę mi się wydaje, że bardziej jest to kierunek, który jest nacechowany outdoorem. A to, co tu widzicie, to Spidi Frontier i o tym będzie ten film. Marka Spidi, wbrew pozorom, dla tych, którzy tego nie wiedzą, to marka, która słynie z całkiem sporej ilości innowacji. I mam nadzieję, że ten film pokaże Wam produkty tej marki jako coś, na co jeżeli nie zwracaliście wcześniej uwagi, okaże się dla Was rzeczą interesującą. Przede wszystkim od ogółu do szczegółu. Materiał zewnętrzny Frontiera to w 96% jest nić poliamidowa, a 4% to elastan. Dzięki takiej właśnie mieszance tkanina jest bardzo, ale to bardzo elastyczna. I gdybyśmy teraz przejrzeli wszystkie nasze filmy wstecz i wzięli wszystkie tekstylne ubrania, jakie testowaliśmy przez ostatnie 10 lat, to ten model jest najlepiej dopasowanym tekstylnym ciuchem, jaki miałem na sobie, plus do tego jest najbardziej komfortowym ciuchem, jaki miałem na sobie, który ma podwójne A, czyli jeżeli chodzi o testy ścieralności, możemy sobie w nim szurać po asfalcie z prędkością 70 km na godzinę, co w mojej ocenie jest bardzo fajnym wynikiem. Pomimo tego, że jest tutaj sam materiał, który jest elastyczny, to mamy całkiem sporą gamę regulacji. I mamy regulację w przedramieniu, mamy ściągacz w bicepsie, mamy, i to jest pierwsza innowacja, o której warto wspomnieć, system regulacji w pasie, który jest oparty o system, który jest zbliżony, który możecie znać z butów jak BOA czy ATOP. Jest to system linek i pokrętełka, który możecie sobie wyregulować szerokość w pasie, ale mamy też takie z outdooru właśnie wzięte możliwości regulacji takiego, powiedzmy, klosza kurtki, który okala nasze biodra. Mamy, mamy regulację spodni i mamy również te harmoniki elastyczne tutaj w nogawce. Dzięki temu ten strój naprawdę jest bardzo przylegający. I nie jest to w żaden sposób przeszkadzające, na to, że materiał jest dodatkowo jeszcze bardzo lekki. Jeżeli chodzi o ochronę, o której zacząłem mówić, to tutaj już nie ma tak dużego poligonu, na którym warto by się było zachwycać, ponieważ łokcie i barki to są ochraniacze poziomu pierwszego. Jest to możliwość do kupienia ochraniacza poziomu drugiego, jakbyście bardzo chcieli, więc łatwo stuningować sobie kurtkę. Plecy to jest kieszeń, czyli możecie sobie dokupić ochraniacz, jaki sobie zamarzycie. I jest możliwość włożenia ochraniacza klatki piersiowej. Spidi ma bardzo fajne ochraniacze Warrior, którym warto się zainteresować, więc jeżeli chcecie stuningować sobie ten produkt, to w bardzo prosty sposób można to zrobić. Idąc dalej, wentylacja. Wentylacja to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką w tej kurtce możecie znaleźć, ponieważ są to bardzo duże panele, które dodatkowo mają, powiedzmy, dwie formy zamknięcia. Jedna to jest suwa, który zabezpiecza je w sposób wystarczający, a jeżeli już jesteście w trasie i chcecie na chwilę otworzyć i na chwilę zamknąć wentylację, to te magnesiki pomagają to robić. Ten sam system jest na udach. I teraz wprawne oko bystre może dostrzec, że tu jest taka dziwna rzecz. Zarówno w kurtce trudniej ją dojrzeć, bo jest czarna, ale w spodniach można ją dojrzeć, bo jest zielona. Producent wpadł na pomysł, który wydaje się dosyć przewrotny, ale w swojej przewrotności może być też genialny, ponieważ jest tu kieszeń, która nie blokuje wentylacji, bo jest w panelu, który jest niewentylowany, natomiast dostęp do niej jest trudny i jak coś tu włożycie i nie traficie, to może się okazać, że włożycie rzecz pod wentylację, a nie w kieszeń. Także system fajny, dosyć innowacyjny, ale dla ludzi mądrych, którzy mają bardzo dobrą koordynację ręka-oko, żeby trafić w tą kieszeń, zarówno tu jak i tu. Ja nie jestem fanem kieszeni, wiecie o tym, ale jak ktoś już jest, to czemu nie? A kieszeni jest tu całkiem dużo. Jest kieszeń wodoodporna, w której mamy teraz mikroport i mamy kieszeń tutaj taką klasyczną oraz mamy kieszenie na kluczyki do motocykla. Jeżeli mamy więcej motocykli, to są dwie kieszenie. Całe szczęście nie ma żadnej kieszeni z tyłu, więc nie ma dwóch warstw materiału, na której musimy siedzieć i odparzać sobie tyłek. Także w temacie wentylacji można by się było jeszcze pokusić o to, żeby zrobić wentylację w przedramionach, ale ta wentylacja jest na tyle wydajna, że jak zwrócicie uwagę, na plecach nie ma żadnego wylotu wentylacji. Ta kurtka napełnia się powietrzem i trochę wyglądamy jak ludzik Michelina z nadwagą w sensie i pompujemy się tym powietrzem. Natomiast z punktu widzenia, powiedzmy, tych walorów estetycznych, które może oceniać ktoś, kto jedzie obok Was, że grubas jedzie na motocyklu, to wewnątrz panuje spory komfort, ze względu na to, że ten wiatr rzeczywiście otacza nasze ciało i jeżeli tego chcemy, to możemy stworzyć sobie taki mikroklimat wewnątrz tego produktu. To, co dla mnie jest jeszcze istotne w tym produkcie, to fakt, że nie ma żadnej sarenki. W sensie dla osób, które jeżdżą turystycznie, może być ważne, żeby siedzieć mocno przyklejonym do kanapy i z reguły są tam jakieś gumowe elementy, którymi łatwiej trzymać się motocykla. Ten model tego nie posiada, ale dzięki temu łatwiej jest tą pozycję zmieniać i jeżeli ktoś lubi się wiercić na motocyklu i lubi pokonywać zakręty lekko ruszając miednicą, to ten zestaw będzie dla niego bardziej atrakcyjny. Z rzeczy innowacyjnych, które dla Was mogą być dziwne, to zapewne wiecie, oglądając nasze filmy, a jeżeli nie, to odsyłamy Was do oglądania. My nie lubimy kupować rzeczy bez sensu. I jeżeli producent zmusza nas do kupienia membrany, którą i tak przeciwdeszczówkę mamy, ocieplenia, a midlayer już mamy, to nam się to nie podoba. Spidi wpadło na genialny pomysł i każdą z rzeczy, którą chcecie sobie do tej kurtki włożyć, możecie kupić oddzielnie. Jest kilka rodzajów ocieplenia, możecie kupić sobie membranę, możecie sobie kupić midlayer z kapturem, co kto sobie życzy. Mamy systemy montażowe, więc jeżeli zdecydujecie się na coś, co pochodzi od tej samej marki, możecie to przypiąć na stałe i zakładać i zajmować na raz. Jeżeli macie coś swojego w domu, no to będzie działało tak czy siak, czy tego chcecie, czy nie. Ważne, żebyście pamiętali, że sam materiał zewnętrzny nie daje Wam bariery przed wodą, jest pokryty teflonem, czyli jest hydrofobowy, nie absorbuje wody, ale ta woda przez niego może przelecieć. Więc nawet jeżeli ta kurtka wydaje się sucha, to woda przez nią może przelatywać. Dlatego ważne jest, żeby w tym zestawie jednak wyposażyć się w membranę, jeżeli chcecie jeździć gdzieś daleko. Dla tych, którzy lubią smaczki, innowacje i takie rzeczy, na które ludzie normalnie nie zwracają uwagi, jest jeszcze jedna rzecz, ale do tego, żeby Wam to pokazać, muszę przełożyć mikrofonik, bo będzie tylko słychać. Zwróćcie uwagę, jak jest skonstruowany suwak pod szyją. No to, co przed chwilą widzieliście, to suwak, który zakręca. Jest to trudna konstrukcja i nie każdy Pakistańczyk potrafi to zrobić, także jest to zarezerwowane dla fabryk, które potrafią szyć suwak pod kątem. Daje to bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli będziecie używali membrany i ten napór wody akurat w tej części kurtki będzie dla Was ważny i żeby te suwaki się mijały. Dzięki temu rozwiązaniu woda nie będzie miała łatwości w przedostawaniu się do środka. A zauważyliście też, że jest kieszonka, w której można schować końcówkę suwaka, żeby nie było poganiaczy. I to jest taka innowacja, która niby nic nie znaczy, niby jest bez sensu, a jednak dla mnie robi robotę. Ale nie ma róży bez kolców. Posłuchajcie, każdy produkt ma swoje wady i my staramy się te wady tropić. Pierwszą wadą, która dla mnie jest niepokojąca, jest to, że suwak główny nie ma żadnego zabezpieczenia, nie jest elastyczny. On jest dosyć wysoko i prawdopodobnie duże naprężenia na niego nie będą panować, nie będą wpływać. Jeżeli nie będziecie używać za mocno tych troczków, to wtedy tu wszystko będzie grało. To jest taki newralgiczny punkt, w wielu produktach to się sypie, ale rzeczywiście jest tu wzmocnienie, ale nie ma żadnego elastycznego elementu. I niby pikuś, ale jest to dla mnie takie, wolałbym, żeby było. Drugą rzeczą, która mnie niepokoi, jest to, że suwak, który przypina kurtkę ze spodniami, fajnie, że jest długi i fajnie, że rzeczywiście otacza nas tak, że daje nam gwarancję tego, że podczas szurania po asfalcie nie rozerwie się, nie odczepi się kurtka od spodni, ale on nie ma w ogóle elastyczności i on jest uszyty do pozycji siedzącej. On w tej pozycji jest naprężony, a w tej pozycji się marszczy i tak ta kurtka, powiedzmy, nie układa się dobrze na plecach. Jeżeli będziecie mieli ochraniacz pleców swój własny, który będzie w kurtce, to może on lekko tutaj pracować. Ja jeżdżę w żółwiu, dlatego dla mnie to nie robi roboty. I trzeci temat, który dla mnie jest mega istotny, to jest konstrukcja nogawki. To, co się ukaże Waszym oczom, to suwak, który nie ma wentylacji, ale jeżeli nie zabezpieczycie tej maszynki, bo tu jest taka jakby patka, pod którą można go schować, jest szansa, że będziecie mogli wejść w konflikt z lakierem własnego motocykla, ale żeby pójść dalej, muszę wam pokazać, jak wygląda konstrukcja niższej części tej nogawki. I tu jest normalny suwak jak w rozporku, który się rozpina. W czym problem zrobić dwie maszynki, które jeżdżą ze sobą równolegle i można je rozpinać kiedy się chce i jak się chce. Także to jest jakiś niuans, który mnie niepokoi w tym produkcie, ale rzeczywiście ani CBR, ani Gladius nie odniosły uszkodzeń w wyniku takiej konstrukcji, ale wasze motocykle mogą być konstruowane inaczej i możecie do tego podchodzić inaczej i może dla was to być w jakimś stopniu krzywdzące. Dla tych wszystkich, którzy by chcieli stosować to ubranie na motocyklach klasy Adventure, to chciałbym powiedzieć wam, że szerokość tej nogawki, mimo że nie jest jakoś szczególnie imponująca, ale daje radę ją założyć nawet na bardzo duże buty. I chciałbym podsumować. Zaznaczam fakt, że jest to produkt, w którym prawdopodobnie zobaczycie mnie w tym sezonie jeszcze wielokrotnie, ponieważ jest najwygodniejszym zestawem, jaki mam w swojej szafie. I dodatkowym plusem tego zestawu jest to, że jest jednowarstwowy i mogę do niego używać takie akcesoria, jakie mi się zamarzy i nie ma żadnego konfliktu i to nie przeszkadza. I to jest ogromny plus takiej właśnie filozofii konstrukcji ciuchów motocyklowych. Spidi Frontier. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, komentujcie, a ja postaram się odpowiedzieć, bo pogoda jest ładna i trzeba latać.